Fuga Tartas, witam w kolejnej części i zagrajmy w No i to Love 2. Soda? Baza została zaatakowana, ale na szczęście udało nam się odeprzeć atak. Niestety udało im się uciec z panem Almondem. Na pewno Darnych chcą w ten sposób zmusić nas do poddania się. Ale nie traćmy nadziei. Udało nam się go namierzyć kawałek stąd, więc pospiesz się. Musimy zatrzymać do Pelori. W końcu przyszedł ten czas. Przyszedł moment na mój ulubiony poziom w tej grze. Ze względu tak troszkę na ten mafijny klimat. Zaczynamy oczywiście w windzie, bo przecież żaden twórca gier nie wytrzyma, jeśli nie umieści windy w swojej grze. No zobaczcie tylko, ile gier ma windy. No ile? Ale za to niewiele twórców z tą windą robi coś ciekawego. Zazwyczaj tylko wyrzuca przeciwników wszędzie. Musimy ich pokonać. Tak jak tutaj. Ciekawiej się robi troszkę później, kiedy winda zaczyna przyspieszać, spadać i tego typu rzeczy. Na przykład teraz spadamy i zamiast trzymać się podłogi, trzymamy się sufitu. Jest to chyba jedyna gra, w którą grałem, w której czuć przyspieszenie windy, zakładając, że nie poskakuję i nie patrzę na to, jak wysoko skaczę względem windy. Bo wiecie, różne gry mają różne fizyki i na niektórych jest na przykład tak, że jeśli winda jedzie ze stałą prędkością, to wtedy skaczemy niżej, a natomiast na innych podskoczymy wyżej. Znaczy, względnie tak, windy tak samo. Ten miniboss jest problematyczny jako soda, natomiast jako dwie pozostałe postacie żaden problem. Musimy atakować te kulki. Jeśli zniszczymy obie, to wtedy winda rusza, natomiast nasz przeciwnik oberwie od przyspieszenia. My natomiast możemy bez żadnego problemu walnąć łbem w sufit i tyle. To szkodzi jedynie naszemu przeciwnikowi i jego polu siłowemu. Lilo i Almond nie mają tak źle, dlatego że mogą po prostu strzelać. Natomiast Soda musi się jakoś prześlizgnąć na drugą stronę. Zazwyczaj wtedy obrywam raz za razem. I właśnie dlatego nigdy nie przeszedłem gry na hardzie. A bardzo chciałbym przejść tę grę na hardzie, dlatego że jest na tym poziomie tajny boss. Taki ukryty. I z tego co czytałem, to ten ukryty boss jest dostępny wyłącznie na najwyższym poziomie trudności. No co poradzić? Nie zobaczycie, bo nie umiem. Ta sekcja platformowa jest banalna, jeśli gramy Zodą i łatwa, jeśli gramy Almondem. Po prostu Zodą klikamy na te haczyki i już na nich wisimy. Almond? Troszkę więcej roboty, bo trzeba go przyciągnąć. Natomiast najgorzej jest, kiedy gramy Rilo. Musimy ręcznie skoczyć. Ale za to, tak dla równowagi, ten boss jest właśnie najłatwiejszy jako Rilo. Po prostu do niego strzelamy i tyle. Nie przejmujemy się amunicją, nie przejmujemy się tym, że musimy do niego podejść, że wymachuje tą swoją kotwicą i musimy jej unikać. Żaden problem, stoimy, strzelamy. Wystarczy zdrowia, żeby to przeżyć. Zaraz będzie miejsce, gdzie ma być ten tajny boss. Tutaj jak lawa wybuchnie, czego zupełnie nie rozumiem, to idzie się na lewo i tam jest ten tajny boss na harcie. Ale tego nie rozumiem. Jak lawa może wybuchnąć i pod nią jeszcze coś będzie i to coś nie będzie lawą? Czy lawa nie jest swego rodzaju cieczą? Bardzo gęstą, ale cieczą? No dobra, no to teraz mamy normalnego bossa. A właściwie to cztery bossy. Żeby ich zaatakować, to niestety musimy poczekać, aż się pojawią. A wtedy możemy po prostu napawać. Ich ataki są bardzo wyraźnie zasygnalizowane. Jedynie podczas obrotu trzeba troszkę uważać, żeby przypadki nie oberwać w kolce. Później, kiedy już przeciwników będzie mniej, to zaczynają się pojawiać takie kulki energii, które tworzą linię, która nas zrani, jeśli nad nią nie wyskoczymy. Ale to nie jest trudne. W sumie to bym chyba powiedział, że ten boss jest najłatwiejszy w całej grze. No bo nawet przy pierwszym. Trzeba było poczekać, trzeba było unikać tych odłamków. Natomiast tutaj wszystkie ataki są bardzo wyraźnie zasygnalizowane. Niestety w przypadku większości tych podbossów to musimy poczekać ze dwie rundy. Nie jesteśmy w stanie zdjąć całego paska zdrowia za jednym razem. W przypadku któregoś się da, nie pamiętam już którego. Ale no, każdego trzeba dwa razy obskoczyć. Na tym nagraniu niestety każdego musiałem brać na dwa razy. Właśnie dlatego, że ten boss jest taki długi, troszkę się przeciąga, trzeba tyle czekać, to speedrunnerzy zazwyczaj grają na hardzie właśnie po to, żeby przejść do tego tajnego bossa i go pokonać szybciej.
A, i ten sekretny boss jest dostępny wyłącznie dla Zony. I swoją drogą jest bardzo fajny, dlatego że musimy walczyć z takim teatrem cieni. Na przeciwnik robi takie zajączki na projektowe i wtedy nas może pstryknąć na przykład. Naprawdę bardzo fajny boss, szkoda, że nie mogę go pokazać. No bo mnie to no. Ale cóż, w życiu nie można być perfekcjonistą. Czasem tak się po prostu nie da. Dobra, da się, tylko po prostu nie chce mi się wchodzić tej gry z 10 razy co najmniej, zanim stanę się na tyle dobry, żeby być w stanie przejść na trudnym. Pan Almond jest gdzieś w tej okolicy. Wygląda naprawdę niebezpiecznie. Na pewno chcesz to zrobić? Musimy. Porwali Almonda, ale przejdźmy sobie Almondem. A co tam? Jest to przedostatni poziom dla Zody, ale za to ostatni dla Almonda i Rilo do Pelori. I ten obszar się różni pod pewnym względem od poprzednich. Poprzednie były inspirowane na miejscach i wydarzeniach z przyszłości, natomiast teraz jest przyszłość i to taka wręcz rodem z Terminatora. W sumie to pasuje to tematycznie do gry, która jest na temat ataku robotów. No ale no... To jest przyszłość, a nie przeszłość. Coś tu nie pasuje, jakiś plot twist się szykuje. Ta gromada czaszek w tle, ewidentnie Terminator, zwykła z Terminatora. To nawet nie... Nawet się syn twórca nie kryje, no. Ten boss jest banalny. Po prostu bijemy go w oko i tyle. On właściwie nie jest żadnym zagrożeniem. Większym problemem są przeciwnicy, których przywołuje. Jako że u Almonda stałym problemem jest amunicja, to preferuję po prostu bić go w oko, a przeciwników ignorować. Ewentualnie sobie po prostu kucnąć i zupełnie ignorować to, że przeciwnik sobie po prostu stoi i się elektryzuje. Można całą walkę przekłócać. Zwłaszcza, że to po prostu śmiesznie wygląda, jak Almu tak po prostu się czołga, tak nie tyle czołga się, co pełza. Swoją drogą, to jak tanio Almond został zrobiony, imponuje mi. Dlaczego tanio? No bo po prostu wzięto jego animacje, które pochodzą z filmików i po prostu no, nic więcej. Tylko chodzi, nawet podczas przenoszenia po prostu jest obracany. Chyba tylko czołganie jest nowe. No ale to i tak, niesamowita oszczędność. A to zawsze jest dodatkowy powód, żeby przejść grę trzeci raz. No bo niestety odblokowuje się jako ostatni. A po przejściu nim nie odblokowujemy chyba nic. Jedynie kojarzę, że chyba na wyższym poziomie trudności, jeśli przejdziemy, to wtedy odblokowujemy wybór poziomu. O, i teraz utknąłem. Kamera się zablokowała, ja nie mogę wyciągnąć Almonda. Nie ma innego wyjścia, jak teraz zrestartować grę. I właśnie o tym mówiłem, że należy uważać, jeśli chodzi o kamerę. Należy lądować. No tutaj sobie stanęłem, zeskoczyłem i żaden problem. Nie przenosiłem Almonda, więc kamera nie była zablokowana. Na szczęście nie trzeba przechodzić całego poziomu, tylko można po prostu od punktu kontrolnego. Po prostu w górny menu klikamy continue i tyle. Ewentualnie backup, bo w sumie to obie opcje mi się pojawiły. Pamiętam, jak kiedyś miałem problem z rozgryzieniem, jak tego bossa pokonać. To jest tak. Siedzimy u góry, czekamy na prąd, schodzimy na drugą stronę. Biorąc pod uwagę, że góra jest względna, to po prostu musimy zrzucać bomby, kiedy zostaną elektryzowane. No i wtedy, kiedy nasz przeciwnik wystrzela takie kule, co lecą na boki, to wtedy musimy się schować na jego poziomie. Nigdzie z drugiej strony nie ma bezpiecznego miejsca. Nie jest to w sumie trudne, jeśli chodzi o samo wykonanie, ale kilka minut zajęło mi rozgryzienie, że muszę poczekać na te prądy. Że nie wystarczy po prostu zrzucić bombę na naszego przeciwnika, zanim zostanie naelektryzowana. Bo nawet nie wiedziałem, że może zostać naelektryzowana. Zaraz po tym minibosie poziom się rozgałęzia na dwie ścieżki. Pierwsza jest dla Zody oraz Almonda, a druga dla Rilo. Wynika to z tego, że Rilo ma osobnego bossa, więc po prostu no... Wypadałoby, żeby wylądowała w innym miejscu, żeby nie musiała walczyć z tym, co normalnie jest.
Te obie ścieżki nie są jakieś szczególnie długie, od po prostu chwila, moment. A teraz przełączmy się na Zodę, żeby zobaczyć, co to oznacza. 2888, czyby to nie była przyszłość? I w końcu znaleźliśmy pana Almonda, gdzie się podział. I teraz mamy jednego z najciekawszych bossów. Nie tyle najfajniejszy, co najciekawszy. Telewizja! Żywe w cyber wcielenie grającego pudła. Możemy atakować naszą przeciwniczkę pomiędzy kanałami. Potem pojawia się, jaki będzie kanał, co zasygnalizuje nam, jaki będzie atak. Jak możecie zauważyć, musimy patrzeć na to, co się dzieje na ekranie, bo pokazuje nam to, czego musimy uniknąć. Jak ja nie lubię takich obracających się ataków, trzeba bardzo szybko reagować i przeskoczyć nad tą wskazówką. A jeszcze później, podczas ostatniego bossa, gra ma coś podobnego. W sumie to w wielu grach mam z tym problem, że trzeba jakoś od ściany przeskoczyć czy coś. Mam parę takich standardowych schematów ataków, z którymi zawsze mam problem, we wszystkich grach. Na przykład mam problem z obracającymi się i jednocześnie rozszerzającymi się kulkami. Taka moja słabość, nie wykorzystujcie tego przeciwko mnie. A jak już zepsuliśmy obraz, to przychodzi czas na drugą fazę, w której musimy unikać dźwięku. Po prostu tam, gdzie jest boss, te dwa słupki wystają. W przypadku Almonda nie jest to żadnym problemem, natomiast Zoda musi podejść bliżej, więc trwa to trochę dłużej, albo trzeba dodatkowo oberwać. Tu się nie trzeba przejmować, bo to już koniec poziomu. Cóż, wykonałem swoją część. Dobra robota, ja. I to był jedyny przerywnik filmowy, który mamy w fabule Almonda. Jedyny. Nie ma żadnego innego więcej. I to już jest koniec fabuły Almonda, więcej go nie zobaczymy chyba w cutscenkach. W kasynkach jeszcze go zobaczymy. A teraz mamy ścieżkę Dilo do Pelori. O ile Zoda i Almond musieli schodzić na dół i unikać w pionie, natomiast tutaj musimy się poruszać w poziomie. Odwaliłaś kawał dobrej roboty, Zoda. Znowu udało ci się uratować sytuację i... Gdzie my jesteśmy? To wygląda na jakąś apokaliptyczną przyszłość. Ale póki co reszta miasta zmieniła się w miejsca przeszłości. Myślałem, że to jest zamiana rzeczy na to, co było, a nie to, co będzie. Może to Pelori zmienia miasto w jej własne stworzenie. Jest tak złowrogo paradoksalna. Ha! Czarny charakter w końcu się pokazał. Debilu, nie mogę kontrolować czasu. Coś z tobą nie tak? Ale... Te darny nawet mnie nie słuchają. Ale zostałaś włączona i teraz darny biegają po całym mieście. Nie wiem, kto mnie włączył. Ale myślę, że zostałam uwolniona, by działać jako dywersja. Kogokolwiek szukasz, to nie ja. Baza, coś dużego się tam dzieje. Chodźmy, Zoda. Zadzwonię po transport. Idioci. To baza Tarnakusa. Jestem pewna, że to robota Tango. Musiała zbudować swoją armię i technologię w ukrytej bazie po upadku Tarnakusa. Ale nadal mogę włączyć autodestrukcję tego miejsca. Co to? Czym ty jesteś? No dobra, mieliśmy już finałowego bossa Almonda, to teraz czas na finałowego bossa Lilo. Tutaj ataki po prostu trzeba zapamiętać. Gdzie, przy jakim ataku należy się chować, czy w róg, od który róg, czy należy gdzieś tak mniej więcej na środku się trzymać, jak na przykład tych elips. Albo jak wtedy strzela tak z góry, tym laserem, tak naokoło, takie kółeczko robi. O, tak, to teraz. Potem należy w drugą podjąć. Tutaj naprawdę trzeba uważać. Zobaczcie, że widzicie, z drzewem dużo nie zostało. No, głupio byłoby tak w takim momencie zginąć. Podczas tej walki wielkim problemem dla mnie również są, jak zwykle, odłamki.
kiedy robi taki atak, o, dokładnie ten, to wtedy lecą jeszcze odłamki w górę. No niestety trzeba pamiętać, że później te odłamki są i należy ich unikać i są równie niebezpieczne jak normalne pociski. Ten boss jest bardzo szybki, bardzo. Trzeba bardzo szybko na wszystko reagować. No i jeszcze trzeba uważać, dlatego że pokonanie pierwszej fazy nie oznacza przejścia całego bossa. Pozostała jeszcze druga faza. A w drugiej fazie nie możemy bossowi nic zrobić. Przynajmniej do pewnego czasu, dopóki nie pokażą się cztery kulki. Musimy je wszystkie zaznaczyć na raz, obowiązkowo wszystkie na raz, bo jak zaznaczymy mniej, no to wtedy niszczymy tylko jedną i nie zadamy wcale obrażeń. Musimy zaatakować wszystkie na raz. Dopiero wtedy możemy zadać temu bossowi obrażenia. Warto tutaj sobie też przypomnieć o skakaniu od ścian. No i dobra. Udało się nam przejść już dwie kampanie w Noituro 2. Został jeszcze tylko ostatni poziom Zody. Do zobaczenia w następnej części. Zniszczyłam bazę. I dobrze tak, Tango. Coś musiało jej umknąć, gdy zaczęła myśleć poza jej obowiązkami. Jako główny komputer bazy miała kontrolę nad tornami. Była sama przez setki lat, potem postanowiła przejąć kontrolę. Ale to działa tak na kusa, a nie jakiś buntowniczy gówniarz komputer. Na Rakusie odbuduję.